Cześć, z tej strony Chris. Witam Was w kolejnym odcinku Strange World 2. Pojedziemy sobie znowu na Hauptstrecke München Augsburg. Na tej nowej trasie, którą dopiero co niedawno zainstalowałem, a premierę miała 22 tego miesiąca. Zrobimy sobie tutaj jakiś przejazd z rozdziału pierwszego. Tylko zastanawiam się, co byśmy mogli zrobić tutaj. Może to brzmi tak ciekawie, może coś tutaj nas zaskoczy na tej trasie. Zobaczymy. Powiem Wam, że to jest w sumie pierwsza trasa, która jakby daje mi większego kopa do tego, żeby nagrywać. Jest na tyle interesująca. A, czyli nie pojedziemy sobie ice'em, tylko... tym składzikiem. No dobra. Chociaż wiadomo, że ice'em byłoby ciekawiej, ale z drugiej strony jeszcze ice'em się najeździmy. A ten ma świetny kokpit, więc też nie stracimy na tym, jeśli sobie nim przejedziemy. Dobra. Wszystko. Przyjmiemy pasażerów. Sobie obejrzymy tutaj dookoła miejski krajobraz. Przystawię sobie trochę bliżej mikrofon, bo mam go za daleko i czuję, że słabo mnie słychać. Szczególnie, że przez tą jesienną pogodę jeszcze mój głos trochę stracił na energii, więc tym bardziej przyda mi się mikrofon bliżej. Dobra, musimy czekać do 11:33. Czy oni oszaleli? Chyba się przejdę tutaj po tym peronie i zobaczę, może coś znajdę ciekawego. Nie możemy z maszyny skorzystać. Dobra, połazimy tutaj. A już coś ciekawego znajdziemy, co da nam jakieś dodatkowe punkty. Chociaż tutaj, jeśli chodzi o Train Sim World, to te elementy akurat mnie nie kręcą. Nie są jakoś tak atrakcyjne, żeby tutaj biegać. O! Zainstalowałem tutaj taki punkcik do pompowania rowerów. Nawet bym się nie spodziewał, że coś takiego tutaj trzeba robić. I pewnie jeszcze... A, tutaj nasz ice stoi. Dobra. Spróbuję tutaj wskoczyć. Tylko teraz, w którą stronę? No na pewno nie w tą. I też nie wiem, czy to jest ten nasz, ale widzę, że drzwi są otwarte, więc to jest chyba nasz. Tylko jeden tutaj stoi, więc... co mamy zrobić? Aha, hamulec postojowy. Dobra, jedziemy. Nie ma na co czekać.
Obudził się, bo jakoś tak w jakiejś dziwnej drzemce był. Trochę wygląda, jakby był z klocków Lego. Ale przyspieszenie ma. Jak wyrwał. To nie jest taka słaba maszynka. A w następnym odcinku pojedziemy sobie Ice'em w takim razie. I po prostu... O, a tutaj Ice akurat jedzie. Dobra. Zaraz będziemy musieli się zatrzymywać. Więc już sobie troszeczkę... przyhamujemy. Coś mi się hamulce zblokowały. Dobra, będziemy hamować tymi. Właśnie to jest dziwne, że tutaj hamulce pod średnikiem mi się zblokowały, ale widocznie albo może tutaj w tej maszynie ich po prostu nie używamy. Przyspieszamy a zwalniamy i hamujemy D po prostu. Chyba tak będzie po prostu w tej maszynce. Okej, zatrzymujemy się i zabieramy pasażerów. No dobra, wypuścimy też kilku. Ja widzę, że większość wsiada. I jeszcze dzwony o 11:36. Na co one dzwonią? Nie, może ktoś wie dokładnie, to może niech pisze w komentarzach. Trochę długo przyjmujemy pasażerów, no ale... Nic z tym nie możemy zrobić, a przydałoby się na przykład możliwość ustawienia takich... powiedzmy to niuansów, które usprawniłyby nam jazdę i umożliwiły po prostu takie przejazdy, jakie nam się najbardziej podobają. No, w sumie tu jest za mało opcji, które możemy sobie tutaj poustawiać, żeby uprzyjemnić jazdę w taki sposób, jaki nam najbardziej odpowiada. Na początku trochę myśli, ale potem jak złapie kopa, dostanie kopa, że tak powiem, to zobaczcie, jak pięknie się rozpędza. To jest dosłownie moment. Bardzo szybka maszyna. Niestety są tutaj przecinki. Ciekaw, gdybym miał więcej ramu, czy miałoby to jakiś wpływ, czy po prostu jest taka fatalna optymalizacja w tym symulatorze i dlatego tak się przycina. Prędkość, ale małe odległości między
stacjami, więc właściwie tutaj rozpędziłem się do limitu prędkości, a już muszę hamować, bo tylko że w porównaniu do Ice'a na przykład, on też bardzo ładnie hamuje. Kawałek przejedziemy, a na szczęście mamy zielone, więc może użyjemy jeszcze awaryjnego. Dobra, myślę, że złapiemy pasażerów. Kilku jeszcze się załapie. No, kawałek niezły odjechałem. Faktycznie 200 km na godzinę to ciężko jest się zatrzymać, chociaż on ma trochę lepsze hamulce pod względem zwalniania niż Ice, to jednak też taka prędkość jest wymagająca i właściwie nie wiadomo, jakby to musiało wyglądać, żeby przy takiej prędkości bardzo szybko zahamować. To jest kwestia poznania i przyzwyczajenia się do danej maszyny. Kiedy wiemy już przy jakich prędkościach i jakiej odległości do określonej po prostu stacji możemy sobie pozwolić na hamowanie. Dobra, zajrzymy tutaj, ile jeszcze mam do przejechania. O 12.14, no to tu jeszcze mamy sporo do przejechania. Ale ta trasa jest tak fajna, że myślę, że ten czas po prostu tak szybko zleci, że nawet nie zauważymy. W środku sygnał tutaj brzmi lepiej. Tak jak w sumie, tak jak na zewnątrz Ice. Tutaj nie ma wysokich i niskich tonów, tylko po prostu na spacji i N mamy taki sam dźwięk. Ale powiem wam, że super się jedzie tą maszyną. Kokpit jest też bardzo taki przejrzysty i przyjemny. Może wizualnie z zewnątrz Ice na przykład wygląda lepiej, ale bardzo fajnie się tą maszynę w środku za to ogląda i prowadzi. Czerwono-biały klocek, ale śmiga. Rozejrzymy się trochę tutaj po krajobrazie. Malowniczo się odcina pociąg. Ha, dobre, jeszcze mam tutaj drzwi otwarte. Odcina się od całej przyrody, tak jakby no, faktycznie pojazd z klocków Lego przejeżdżał przez pola i łąki. Teraz będzie trochę łatwiej z hamowaniem.
widzę. No tak, dobry kilometr ponad. Jak zaczniemy hamować, to jest ok. Nawet trochę za mocno przyhamowałem. Ale już lepiej sobie wolniej podjechać niż kawał drogi przejeżdżać i się cofać. No, myślę, że teraz pięknie się wpasujemy. Niemalże idealnie. Chciałbym tak zawsze się zatrzymywać, jak teraz. Ja nie blokowałem drzwi, czemu się zamknęły? Nie wiem, może ktoś wysiadając nacisnął. Fakt faktem, że z tamtej strony nikt nie wsiądzie, ale to było jakieś dziwne. No fakt, faktem jest też to, że ja zawsze odblokowuję z dwóch stron, bo nie chcę mi się bawić na przykład tutaj akurat. Przepraszam, musiałbym odblokowywać z prawej strony. A to już wymaga klikania, a ja sobie po prostu wciskam tabulację, Enter i w drogę. Dobra, jedziemy. Mering Sant Afra. To nasz kolejny przystanek. Kolejna stacja. Jeszcze będziemy mieli kolejny mering. To tak jak u nas Szczecin Dąbie, port centralny, Szczecin Główny. Lubię takie ujęcia spod mostu. Fajna, taka dynamiczna po prostu jednostka, która na krótkich trasach przewozi ludzi. Bardzo dynamicznie się nim jeździ i to mi się w nim podoba. Już będziemy hamować, że tym razem nie na maksa. Z drugiej strony widzę, że bardzo szybko się zbliżamy, więc może damy stówkę, a ewentualnie sobie tutaj. No jednak nie da się tak całkowicie wykalkulować, jak będziemy tutaj działać, tylko po prostu trzeba, tak jak samochodem byśmy jechali, dostosować po prostu działanie do sytuacji. I wtedy jest też większa przyjemność z prowadzenia pociągu, a nie kiedy jak działamy jak po prostu mechaniczne jakieś
jak jakieś automaty, które mają tutaj przejechać z punktu A do punktu B, ale ice poleciał. Dobra, ludziska się zbierają. Nawet sporo osób idzie. Ach, ta kamera to czasami potrafi. We włosy przyprawić. Znowu ice poleciał. Ale ta trasa jest ekstra. Naprawdę. Blokujemy ich w drogę. Na piątym biegu zaczyna nam maszynka się rozpędzać, więc prawie musimy ustawić przepustnicę na około 70% mocy, co jest dosyć sporo. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Aż się zapatrzyłem i nie wiem, czy wyrobię. Z hamowaniem, ale widzę, że raczej tak. Na szczęście też światła nam sprzyjają, bo gdyby było czerwone i nastąpiłaby taka sytuacja, że byśmy przejechali, to wtedy moglibyśmy zakończyć przejazd. A tak pięknie się wpasowaliśmy, chociaż jesteśmy 1,5 minuty spóźnieni. Faktycznie musielibyśmy zgodnie po prostu z wyznaczonymi limitami jeździć, czyli szybciej niż ja jechałem, ale jest to bardzo trudne. Bardzo trudne tutaj już trzeba by było przemyśleć to, jak przyspieszać, żeby uzyskać tak dobry czas, żeby przyjechać na czas. I właściwie to chyba jedyna możliwość jest taka, że musielibyśmy przekraczać prędkość. A przekraczając prędkość, znowu nam odejmą punkty. Więc właściwie, no, tutaj trzeba chyba wejść na jakiś mistrzowski po prostu poziom, albo ustawiać sobie jeszcze na tych po prostu tablicach jakieś opcje, które pozwoliłyby nam lepiej regulować prędkość. Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz mamy 6 km do przejechania, więc trochę bardziej się rozpędzimy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wolę sygnał ze środka. Dobra, gazu. Na 10 i do przodu.
tutaj sobie już możemy pozwolić na wysoką prędkość, nie martwiąc się, że zaraz będziemy hamować. Naszym czerwonym strzałą. No, z białym, ale najbardziej rzucający się kolor jest właśnie tutaj czerwony. W sumie takie znajome barwy. Więcej nie będziemy mogli wyciągnąć na tej trasie. Gdzieś tak przy 1,5 km będę już lekko zwalniał. Zresztą i tak już 55 przy 0,5 pod górkę to jest maksimum. Być może jakbyśmy teraz mieli teren już do dołu, przynajmniej prosty, to wtedy musimy większą prędkość osiągnąć. Na stówkę. Altenenberg teraz stacja. To nie będzie ostatnia przypadkiem. Jeszcze kawałeczek podjedziemy. Chociaż właśnie te podjazdy też dużo czasu zajmują i można dopieścić tutaj punkt zatrzymania. Ale wtedy tracimy trochę czasu. I co teraz? Kolejny Haspelmoor. Czyli jeszcze jedziemy. Szkoda, że nie możemy sobie tutaj jeszcze na tym rozkładzie zrobić do dołu. Przewinąć, tylko sterujemy całością, ale zawsze mogę tutaj wejść i zobaczyć rozkład. Tu jeszcze mamy przystanek, czyli dwa przystanki jeszcze mamy do przejechania, a reszta to już są takie czynności tutaj wiążące się z pozostawieniem pociągu, czyli tam wyłączaniem wszystkich elementów. O, jak się nam kamera dziwnie zmieniła. Trochę się pomieści, jeszcze rozejrzymy chwilkę. Nam się drzwi zablokują. Jedziemy 3 km. Dobra, od razu na maksa wrzucimy. On się tak pięknie rozpędza. Ogólnie jak blisko jest tutaj tych ograniczników. Przy
grodzeń. Przy powiększeniu też się bardziej przycina. Zauważycie, ice przejeżdża, możemy mu tylko pomachać, ale następnym razem będę w nim siedział. I śmigał. Samolotem bez skrzydeł. Bardzo szybko się dojeżdża tutaj przy tej prędkości, więc tą stację zrobimy i zaraz będzie następna i koniec. Jesteśmy. Zabierzemy pasażerów, a tutaj właśnie ice nam przemknął. Kolejny. W sumie można by było inwentaryzację robić, ile przejechało na danej trasie. Kiedyś może, jak tutaj nasz kanał się rozwinie, zrobimy konkurs na najlepszą piosenkę z biblioteki YouTube'a, pasującą do właśnie Train Sim World 2, bo w sumie jest ciężko dobrać odpowiednie kawałki, żeby były takie, powiedzmy, uniwersalne, bo wiadomo, że każdy z nas lubi inną muzykę, ale tak jak muzyka w filmie często jest tak skonstruowana, że jednak wykracza poza upodobania określone gatunkowo, tylko po prostu jest muzyką filmową, można powiedzieć, gatunkiem samym sobie. Jakby czkawkę miał. O, to jest dźwięk. I to będzie nasz ostatni przystanek, ale to prawie 6 km. I widzę, tutaj wszystko możemy na 160 km ciągnąć. Tory są pięknie przystosowane i sam pociąg po prostu ma też dobre predyspozycje, bo nie jest za długi. Wagony ma dosyć krótkie, więc bardzo takie dobrze reagujące na zakrętach. Tak się przynajmniej wydaje. Wypróbuję go na jakiejś trasie, na przykład na Sand Patch Grade, tam pojedziemy sobie w górach, to zobaczymy, jak on na tych zakrętasach sobie poradzi. Bo może po prostu przeceniam go trochę. Ale jest naprawdę fajna maszynka. Też genialnie się prowadzi. Zobaczcie, jakie tutaj mamy baterie słoneczne, że tak powiem. Tutaj jakiś stawik. Bardzo urozmaicona trasa. Podoba mi się naprawdę.
inny, a może kopiuj wklej, kto wie. Uuu, tak samo jak te. Tu już czuję, że będzie czekało nas czerwone światło przed zatrzymaniem, więc musimy być ostrożni, bo to już jest ostatnia stacja, więc też nawet na logikę, że dalej już nie, zielone. Ha, logika. Po co to komu? W takim przypadku. A jednak jest czerwone. Czyli logika dobrze podpowiadała. To już nasz ostatni punkt. I właściwie cel podróży. Chociaż każda stacja, na której musimy się zatrzymać, jest dla nas celem, ale zakończenie całej trasy to jest główny cel, który mam nadzieję właśnie osiągnęliśmy. Proszę bardzo, są Państwo na miejscu. Kto jechał ze mną od początku? Dobra. Wyciągniemy klucz. Dobrze. Aha. Teraz musimy pójść sobie tutaj. Drugą stronę naszego składu. Dzień dobry pani. Nie wiem, co pani tu robi, skoro kończymy. Pociąg kończy bieg. A nie. Czyli co? Dalej będziemy jechać? W drugą stronę teraz? To już nam za długi odcinek wyjdzie. Dobra, zobaczymy. Fajnie tutaj jest skonstruowane to. Chociaż nie czułbym się komfortowo jako maszynista, mając tutaj ludzi za plecami. Nie wiem czemu, ale... No, wychodzi na to, że będziemy teraz jechać... w drugą stronę. Tak, czyli musielibyśmy przejechać teraz wszystkie przystanki w drugą stronę i myślę, że już tego nie będziemy tutaj robić w tym odcinku. Ja sobie zapiszę, żeby tą trasę skończyć, żeby mi tutaj zaliczyło. A wam już dziękuję za podróż ze mną i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, cześć!